Płuckie na plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Mamy świetną wiadomość dla pasażerów łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Już od 11 grudnia wprowadzony zostaje nowy rozkład jazdy, a w nim przyspieszony pociąg z Łodzi do Łowicza, który będzie jechał tylko 50 minut. Pociągi Ełka będą także wozić pasażerów na trasie Łódź Fabryczna-Opoczno. Będzie to w sumie 17 nowych połączeń. To są nowe połączenia, które uzyskujemy dzięki temu, że zainwestowaliśmy z regionalnego programu operacyjnego, ze środków europejskich w nowe pociągi. Podczas konferencji marszałkowi towarzyszyli poseł PiS Robert Telus, starosta opoczyński Marcin Baranowski i radny sejmiku województwa łódzkiego Janusz Ciesielski. Samorząd województwa łódzkiego nieustannie stara się rozwijać kolej w Łódzkiem. Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na zakup 4 nowych pociągów dla łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Obejmuje on również opcję zakupu 20 kolejnych. Zakup nowych pociągów nie byłby możliwy bez wsparcia z programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. W Łodzi tymczasem w pełni wyremontowany budynek służy już środowiskowemu Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Przystań. To nowy obiekt w Łódzkiem, który powstał dzięki staraniom samorządu województwa łódzkiego i pieniądzom unijnym przekazanym przez rząd. Zapewni kompleksową opiekę młodym ludziom z problemami psychicznymi. Jest niezwykle duże zapotrzebowanie na usługi właśnie z tej dziedziny, z dziedziny psychologii i psychiatrii. Przenosimy się do Skierniewic, gdzie rozpoczęła się budowa Centrum Innowacyjnych i Zrównoważonych Technologii Ogrodniczych. Budynek ma być gotowy w przyszłym roku. Jego wartość to 50 milionów złotych, a dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Łódzkiego z funduszy unijnych to prawie 34 miliony złotych. Działania samorządu województwa łódzkiego dla wsparcia Państwowego Instytutu Badawczego, który pełni zadania ogólnopolskie, jest naprawdę godny podziwu, podziękowania i pochwały. Zakończę podziękowaniem za tak znakomitą współpracę z rządem Prawa i Sprawiedliwości, za to, że rzeczywiście potrafimy to wspólnie robić, a pani profesor, że jest takim aniołem tutaj, który absolutnie wszystkich nas dopinguje. Uczniowie z drugich klas szkół podstawowych z całego regionu wzięli udział w finale Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa. Było dużo zabawy, aktywności i sportowej rywalizacji. Celem, który nam przyświeca, by młodzi ludzie mieli możliwość utrwalania w sobie bezpiecznych form zachowania. Nie tylko rywalizacja sportowa, ale także kulturalne i bezpieczne kibicowanie. To bardzo ważne. W listopadzie w Zduńskiej Woli stanął książkomat województwa łódzkiego. To nowoczesne i innowacyjne rozwiązanie dla czytelników bibliotek. Mamy dla Państwa bardzo korzystną promocję, oto szczegóły. Dla nowych i przedłużających umowę abonentów pakiet internetowy 150 megabitów na sekundę za połowę ceny abonamentu przez 6 miesięcy. Dla dotychczasowych klientów możliwość negocjacji nowych warunków umowy na internet. Promocja dostępna od 1 października, a o szczegółach dowiecie się Państwo w biurze obsługi klienta lub pod numerem telefonu 42 716 1690. Atrakcyjna oferta tylko dla nowych klientów. Przy podpisaniu umowy na pakiet socjalny lub podstawowy oferujemy Państwu internet za darmo na 2 lata. Szczegóły w biurze obsługi klienta. Zgierz, ulica Lechonia 2. Zapraszamy serdecznie. Praca w Zgierzu. Konserwator urządzeń elektryczno-telekomunikacyjnych. Oferujemy umowę o pracę, pełen etat, wsparcie doświadczonych pracowników. Nasze wymagania to wykształcenie techniczne, zawodowe, kierunkowe, technik elektryk bądź informatyk, umiejętności manualne w zakresie wykonywania drobnych prac naprawczych oraz dyspozycyjność. Więcej informacji o ofercie pod telefonem 604 890 817.
Ruszył proces weryfikacji wniosków o zakup węgla. Mogą je składać mieszkańcy, którzy otrzymali dodatek węglowy, a wcześniej zgłosili do systemu posiadane źródło ciepła. Wnioski są weryfikowane w siedzibie Zgierskiego MOPS-u przy ulicy Długiej 56. Gdy wniosek zostanie zweryfikowany, osoba składająca otrzyma potwierdzenie przyznanej bonifikaty, a za węgiel zapłaci w Miejskim Zakładzie Kąpielowym przy ulicy Łęczyckiej 24. O terminie dokonania zapłaty i odbioru węgla wnioskodawca zostanie poinformowany w komunikatach na stronie internetowej miasta, w ogłoszeniach na słupach ogłoszeniowych, a także przy stankach na terenie miasta. Po dokonaniu wpłaty beneficjent otrzyma fakturę wskazującą ilość zakupionego węgla oraz informację o miejscu jego odbioru. Transport węgla będzie należał do mieszkańców, dlatego też pracownicy spółki będą starali się kierować nabywców do punktu najbliżej ich miejsca zamieszkania. Preferencyjna cena za tonę ma wynosić 2000 zł. Dzień dobry, Aleksandra Gębicka. Mamy dziś piątek, 2 grudnia. Zapraszam na kolejne wydanie programu lokalnego. Na ulicy Wiosny Ludów z niewiadomych przyczyn samochód uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia zmarł około 40-letni mężczyzna. Do zdarzenia doszło dziś około godziny 6 rano na ulicy Wiosny Ludów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że z niewiadomych na ten moment przyczyn samochód osobowy uderzył w drzewo. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, mężczyzna był zakleszczony w rozbitym samochodzie. Po uwolnieniu poszkodowanego zespół ratownictwa medycznego przystąpił do próby przywrócenia czynności życiowych. Niestety mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu pracowały 3 jednostki Państwowej Straży Pożarnej, 2 jednostki OSP oraz 1 zespół ratownictwa medycznego. Do Zgierza dotarła pierwsza dostawa węgla, który mieszkańcy będą mogli kupić w ramach współpracy państwa i samorządu. Osoby uprawnione mogą odbierać na zgierskich składach węgiel zakupiony w preferencyjnej cenie. Po odbiór opału trzeba będzie udać się do wskazanego składu. Zima zbliża się wielkimi krokami, a tak jak informowaliśmy Państwa jakiś czas temu, Urząd Miasta Zgierza badał zapotrzebowanie wśród mieszkańców na zakup tańszego węgla. Osoby uprawnione do nabycia od dziś mogą kierować się do kasy MPGK przy ulicy Łęczyckiej, gdzie następnie zostaną skierowani do odpowiedniego składowiska po odbiór. Tańszy węgiel po wcześniejszym złożeniu wniosku do MOPS-u mieszkańcy mogą zakupić w cenie 2000 zł za tonę. Zgierz gospodarzem wojewódzkiego etapu konkursu Książka Mówi. W Starym Młynie uczniowie zakwalifikowani do tego etapu odczytywali Mickiewicza czy Konopnicką. Znaczenie miało tu przede wszystkim twórcze podejście do odczytywanego utworu. Kolejny etap wojewódzkiego konkursu Książka Mówi za nami. Wydarzenie objęte jest patronatem marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera. Polega on na czytaniu wybranych oraz wylosowanych utworów literackich Adama Mickiewicza, Józefa Mackiewicza czy Marii Konopnickiej. Dzisiaj rozstrzygamy finał, dzisiaj będą zwycięzcy, natomiast wcześniej w centrach rozwoju edukacji w poszczególnych miastach odbywały się etapy rejonowe. Jesteśmy zaskoczeni poziomem, jesteśmy zaskoczeni zainteresowaniem, jakie wykazały szkoły i biblioteki, przygotowując uczniów. Pragniemy podziękować bardzo serdecznie nauczycielom, którzy włożyli ogromny trud w przygotowanie uczniów i bibliotekom, które propagują czytelnictwo. Dowiedziałem się o konkursie od pani od Polskiego i po prostu się zgłosiłem i przedstawiłem wiersz pod tytułem Lis i Kozioł Adama Mickiewicza. W konkursie wzięło udział łącznie 268 uczniów ze szkół z całego województwa. Komisja jurorska skupiała się raczej na wrażliwości i kreatywności uczestników niż na standardowych kryteriach oceniania takich występów. Jednak nie tylko to było istotne. Komisja konkursowa będzie miała naprawdę ciężki orzek do zgryzienia, żeby wybrać te pierwsze 3 osoby i w ogóle oceniać. Kryteria, no mamy parę głównych, od takich podstawowych, a więc przede wszystkim interpretacja, tak, dykcja, sam poziom tutaj artystyczny, prezentacja. No, w skład jury są osoby, które też już w takich konkursach biorą udział i specjaliści. Mamy Poloniski, mamy także te osoby, które są zawodowo związane z tego typu twórczością. Dzisiaj się bardzo to młodsze pokolenie krytykuje, zwraca się uwagę na to, że oni siedzą w telefonach, w różnych streamingach, YouTubach,
Ale ja myślę, że ten obraz młodzieży nie jest aż taki. Młodzież jednak też czyta w internecie bardzo dużo. To są inne źródła. Wydaje mi się, że ważne jest, żeby moje pokolenie akceptowało to, co wybierają dzieci i młodzież, po to, żeby ich zachęcać. Nagrody otrzymali nie tylko uczestnicy, ale również nauczyciele przygotowujący uczniów do prezentacji oraz biblioteki, gdzie każda z nich otrzymała zestaw książek o wartości 3000 zł. Wychodzimy z grupy Mistrzostw Świata po raz pierwszy od 1986 roku. Z Argentyną przegraliśmy 0-2, Meksykanie wygrali z Arabią Saudyjską 2-1 i o awansie zdecydował korzystny bilans bramkowy. Przegrywamy, jednak narzekać chyba nie możemy. Porozmawialiśmy ze Zgierzanami na ten temat i są co do tego zgodni, że styl gry, jaki reprezentowaliśmy, nie zapowiada niczego dobrego. Zwłaszcza, że na naszej drodze staną mistrzowie świata, Francuzi. Mogli zagrać lepiej, ale nie oszukujmy się, zagrali na tyle, ile potrafili i dali radę, tak? Jesteśmy w 1/8 mundialu, jak dla mnie jest super. Nie odpaść z Francją i będzie... Wiesz co, no nie chcę być pesymistą, ale myślę, że nie przejdziemy dalej niż za Francję. Myślę, że nie dogonimy Mbappe. Chłopcy grają bardzo słabo, mimo wszystko, że grają w tych klubach zagranicznych, ale to po prostu jesteśmy słabi, żeby po prostu poradzić tym przeciwnikom. Najbrzydszy futbol, jaki jest na mistrzostwach. Nie, no oczywiście, no jestem patriotą i tym bardziej, że eksportowcem byłem, jestem i dlatego no ciągnie człowieka do takiej walki. Lewandowski w ogóle nie pracował w obronie, obrońcy za bardzo nie pracowali i trener też takie zmiany nie za bardzo robił, że na przykład Jędrzejczyka włożył za Bereszyński, a Bereszyński najwięcej chyba z siebie dawał na razie. Myślę, że też będzie porażka, bo Francja to jest, mają bardzo dużo klubowych zawodników z Francji, na przykład Mbappe, czy Griezmann, czy Dembele, czy niektórzy tam. No z Francją myślę, że albo remis, albo porażka będzie. Czuję się dumny, dlatego, bo walczyliśmy, byliśmy dzielni. Co prawda, no... Nic takiego większego nie wygraliśmy, ale cieszę się, że Polacy grali, walczyliśmy w imię narodu polskiego. Taki patriotyzm mnie taki przejął. Ostatni miesiąc roku kalendarzowego niesie za sobą wiele tradycji. Zwyczajem Centrum Kultury Dziecka są m.in. świąteczne spektakle. Placówka zaprasza w grudniu na 2 bajkobrania dla tych młodszych i nieco starszych. A o szczegółach opowie Państwu już Wojciech Walczak. Serdecznie zapraszamy na bajkobrania grudniowe do Centrum Kultury Dziecka. Pierwsze bajkobranie dla najnajów 11 grudnia o godzinie 16 u nas w Centrum Kultury Dziecka. Zapisy przez naszą stronę uruchomione zostaną ten poniedziałek, 5 grudnia. Jest to Teatr Blum, spektaklu Świąteczne Pudełko. Drugie grudniowe bajkobranie odbędzie się w Starym Młynie. To będzie 17 grudnia, Teatr Bajaderka. Spektakl Świąteczny List, zapisy przez stronę Starego Młyna. Serdecznie zapraszamy. Kolejne wydarzenie tylko dla mocnych mężczyzn. Pierwsze zawody w wyciąganiu sztangi już niebawem w naszym mieście, a odbędzie się to pod hasłem Tylko słabi siłacze biorą dopalacze. Pierwsze mistrzostwa w wyciskaniu sztangi pod nazwą Tylko słabi siłacze biorą dopalacze odbędą się w Zgierzu. Oprócz dorosłych w kategorii Open swoje możliwości sprawdzą również dzieci w międzyszkolnej rywalizacji, która nie tylko będzie sportowym wyzwaniem, ale również dobrą zabawą. Sędzią w tym dniu będzie znany wszystkim siłacz Krzysztof Radzikowski. Będzie Krzysztof Radzikowski, znany nam strongman, teraz obecnie udziela się bardzo w różnych filmikach w telewizji TTV.
Przyciąga na pewno dużo osób, przyciągnie na pewno tutaj też jakąś rzeszę widzów i wiem na pewno, że dla zawodników szykuje nagrody z Real Farmu, więc na pewno będzie o co walczyć. Dla każdego uczestnika będzie na pewno medal, dla pierwszej piątki z kategorii Open będą puchary, jeżeli tak jak mówię w szkołach, no to szkoły będą miały osobne puchary, dzieci będą miały jeszcze pewne gadżety, dodatkowo jeszcze z kategorii Open będą odżywki, torby treningowe. Coś na pewno jeszcze się znajdzie. Wydarzenie odbędzie się w Mikołajki 6 grudnia o godzinie 10 na hali Mosir. Organizatorem jest zgierzanin Przemysław Ciechanowski, który już kilkukrotnie organizował zawody strongmanów. Na dziś to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i miłego popołudnia życzę.